Cześć kochani, witacie w naszym nowym vlogu. Dzisiaj nadajemy dla Was z Krakowa, z naszego ukochanego miasta. Jak część z Was wie, spędziliśmy tutaj kilka lat naszej młodości. Chodziliśmy tutaj do liceum, chodziliśmy tutaj na studia. Tutaj się poznaliśmy, tutaj zaczął się nasz związek. Tutaj było nasze pierwsze mieszkanie. Tak, wszystko się tutaj zaczęło. No i chcemy Wam pokazać parę takich miejsc, które my lubimy odwiedzać i które no, łączą się z nami, z naszą historią. Nie będziemy tu pokazywać Wawelu ani Mariackiego, bo to są takie miejsca, które każdy wie, gdzie są i jak ktoś przyjeżdża do Krakowa, to i tak tam trafi. A my Wam pokażemy takie i mniej popularne miejsca, które my bardzo lubiliśmy. Tak, i które wiążą się właśnie z naszą historią. Tak. Zapraszamy. Znajdujemy się właśnie na kopcu Kraka lub Krakusa, jak niektórzy go nazywają. Jest on położony w dzielnicy Podgórze. Z tego kopca roztacza się piękny, wspaniały widok i bardzo tutaj z Łukaszem lubiliśmy przychodzić na randki oczywiście i na spacery. Kiedy powstał kopiec i dlaczego, nie do końca wiadomo. Prowadzone były tutaj badania archeologiczne, niestety nic konkretnego one nie wskazały. Niektórzy mówią, że jest to stare miejsce kultu, inni mówią, że był związane z kwestiami obronnymi miasta, a legenda mówi, że po śmierci Kraka, założyciela grodu Krakowa, mieszkańcy usypali mu ten kopiec na pamiątkę. Tuż obok kopca Kraka znajduje się kamieniołom Liban. Jest to miejsce, gdzie kiedyś wydobywano tutaj wapień. Potem w czasie wojny Niemcy utworzyli tutaj obóz pracy, a znane teraz jest głównie z tego, że Steven Spielberg kręci tutaj Listę Schindlera. Zaraz po kopcu idziemy na bagry, czyli na staw, gdzie można się kąpać, można pływać na wakeboardzie i chillować się, także za chwileczkę jedziemy na bagry. Kwestii logistycznych, niestety nie ma tutaj parkingu pod kopcem, więc trzeba zatrzymać się na ulicy, ale jest niedaleko cmentarz i jest dość dużo miejsca, więc można niedaleko cmentarza zatrzymać się na płaskim terenie. No i spaliśmy właśnie dzisiaj na tej ulicy, po której teraz idziemy. Samochód jest przed nami. Jesteśmy teraz na bagrach, jest to miejsce, gdzie przychodzą krakowianie, żeby się wychillować, na grilla, na piwko. Można sobie wypożyczyć żaglówkę, można pływać na wakeboardzie, można na windsurfing robić. Bardzo fajne i rozwija się. Jeszcze parę lat temu, jak przychodziliśmy, to naprawdę to bardzo mało osób przychodziło, a teraz widzę, że jest mnóstwo krakowian i przyjezdnych, którzy tu przyjeżdżają na wypoczynek. Bardzo fajne miejsce, ciche, spokojne, niedaleko dworca Płaszów. Na tej ulicy Dworcowej mieszkaliśmy przez 2 lata i to było nasze pierwsze wspólne mieszkanie. I tutaj, jak mieszkaliśmy na tej ulicy Dworcowej, też mieliśmy kota. Przyszła pewnego dnia do nas kotka pod drzwi, no i miauczała przez parę godzin, po paru godzinach ją wpuściliśmy i zamieszkała z nami i była z nami kiciałeczka
kociołka. O, kociołka. A co ciekawe, mieszkaliśmy na czwartym piętrze. Nie wiadomo skąd ten kot się tam wziął i znalazł. Przez chwilę mieszkała na klatce, a potem po prostu przyszła. Ona nas wybrała, bo wiecie, koty wybierają sobie właścicieli. Jesteśmy teraz na tak zwanych skałkach Twardowskiego. Krakowianie nazywają również to miejsce Zakrzówek. Jest to stara kopalnia, która została zalana i przez to, że wydobywano tutaj wapień, teraz obecnie woda ma przepiękną, niesamowitą turkusową barwę. Krakowianie uwielbiają tutaj spędzać czas wolny. My z Łukaszem nieraz chodziliśmy tutaj na randki. Pamiętam szczególnie, jak raz zabrałam go tutaj na urodziny, wypożyczyłam tandem w centrum miasta i przyjechaliśmy tutaj na piknik. Oprócz tego oczywiście odbywają się tu ogniska i tak dalej. Co ciekawe, to miejsce jest zagrodzone i niby nie można tu wchodzić, jednak no to jest tajemnicą poliszynela, że można tutaj właśnie spędzać czas. Nie można natomiast pływać w wodzie i właśnie widzieliśmy policję, która na motorówce pływa wokół brzegu i patroluje ten brzeg, także no pływać w środku nie wolno, natomiast wolno nurkować. Jeśli macie patent, zapraszamy serdecznie, bo jest tutaj co oglądać, są zatopione samochody, jakaś stara przebieralnia, także jest tutaj co robić, no i widoki są niesamowite. Po skałkach czas na kawkę. Jedziemy teraz do hotelu Forum. Hotelu, który już nie jest hotelem, ale jedziemy do Forum i pokażemy wam miejsce, gdzie chodzimy na kawusie, na piwko i na imprezki. To jest mój drugi dom. To jest Kasi ulubione miejsce w Krakowie. Z imprezowych miejsc. Zawsze jak tam jesteśmy, zawsze jak przyjeżdżamy do Krakowa, to tam jesteśmy. Zawsze. Ale nie jest imprezowe. Tam jest właśnie o tyle fajne, że za dnia mogą tam przychodzić rodziny z dziećmi, z psami. Jest otwarte dla wszystkiego, a wieczorem czasami gra DJ, także. I mają pizzę. I leżaki, i najlepszy widok w Krakowie. Widok na Wawel. Ale zobaczymy teraz, przeskakujemy tam. Mała ciekawostka, za mną widzicie napis Lato. Jest tutaj taka tradycja, że co roku wspólnie razem z Forum, wszyscy fani Forum rozświetlają ten napis. Jest jedna wielka, duża impreza i rozświetlają ten napis, a w trakcie zimy ten napis się nie świeci. W Krakowie nie może się obejść bez wizyty na Kazimierzu, czyli na dawnej dzielnicy żydowskiej. Jest to teraz miejsce, które jak widzicie tętni życiem. Jest mnóstwo ludzi, turystów z całego świata, lokalnych, osoby. Ludzie słuchają muzyki, jedzą lody, jedzą przepyszne, przeróżne potrawy. A ja teraz zmierzam do miejsca, które się kojarzy z Krakowem. To jest miejsce, gdzie sprzedają zapiekanki na takim specjalnym okrąglaku, ale teraz no, tam to jest. Zobaczmy. Więc tak, w tej budzie za mną to jest tak zwany okrąglak. Jest bardzo dużo okienek, w których sprzedają zapiekanki. W zasadzie wszystkie te zapiekanki smakują tak samo. Jest ich z 30-40 rodzajów. Z szynką, słuchajcie, romantyczna zapiekanka. Z czym jest taka zapiekanka romantyczna? O Jezu, z mozzarellą, z buncem.
No jak widzicie, jest tego dość sporo, można po prostu sobie coś wybrać, można sobie coś zamówić. Każdy coś dla siebie znajdzie i co jest ciekawe, to jest otwarte całą noc. Więc dowolnie, o której byście tu nie przyszli, to możecie sobie zjeść zapiekankę. No jest to idealny posiłek, jeżeli się imprezuje w którymś z tych lokali, bo cały Kazimierz to jest jeden wielki lokal, to jest bardzo dużo mniejszych pubów, większych pubów, koncertów, muzyki na żywo, jazzu, no wszystko. To jest dzielnica, która nie śpi. Jest naprawdę, no nic się tu nie zmieniło od wielu lat. Przybyło tylko trochę więcej but, jak widzę, nawet kebab się pojawił. Także jeżeli będziecie w Krakowie, to koniecznie na Kazimierz, koniecznie pod Okrąglaka, polecam. Na zakończenie zwiedzania przysyłamy was wszystkich pod halę targową. Tutaj jest sprzedawana kiełbasa z Nyski. Ci panowie, czy pani dzisiaj, oni tu są od 20 lat, no i odkąd ja pamiętam Kraków, zawsze tu byli. Od poniedziałku do soboty wieczorami, w ciągu dnia ich nie ma, tylko wieczorami do późnych godzin wieczornych albo nocnych. Sprzedawana jest kiełbaska. Kiełbaska jest fenomenalna, 100% z mięsa, naprawdę tam czuć mięso, więc wegetarianom niestety no, nie możemy tu nic zaproponować, chyba że przyjdą na orężatkę. Oprócz kiełbasy sprzedawana jest też przepyszna orężada, kolorowa albo bezbarwna, albo czasami ten kolor jeszcze jest na dnie. Ci, co są starsi, to pamiętają, że kiedy orężady sprzedawali, trzeba było po prostu pomieszać, żeby ten kolor, ten barwnik nadał koloru. I to cóż więcej, no pod halą targową od poniedziałku do soboty Nyska niebieska, to występowało nawet w filmach Anioł z Krakowa, w wielu filmach ta Nyska występowała, jest oryginalna, jeździ dalej, super, polecam.